wywiadzie, szanowny panie profesorze, moja instytucja skromna, biblioteka akademicka, czuje się ogromnie zaszczycona, że może gościć tak wielkiego pisarza, poetę i uczonego. Bardzo proszę bardzo o oficjalnie. Zawsze mam osobiście. Nikt nie myślałem, że będę prowadził uroczystość jubileuszową tak wybitnej osobowości, osobistości polskiego życia kulturalnego. Nigdy już do głowy nie przyszło. Dopiero się okazało, że te instytucje, które powinny to robić, tego nie robią, to dzieci ciężarę bardzo podeszli. Jesteśmy z tego szczęśliwi i dumni, że właśnie my, Akademicki Klub Obywatelski imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, możemy tę uroczystość jubileuszową przez pomyłkę zwaną 80-lecie, bo patrzę na właśnie tego pana profesora, to jest co najmniej o 10 lat pomylony jubileusz, prawda? Bardzo się cieszę z państwa obecności, ale chcę jeszcze poprosić się panią Magdalenę Biniaszczowę, tu osobę miejscową, która pracuje w tym zamku, która bardzo pięknie to wszystko przygotowała. I bardzo za to dziękuję. Drogi na jubilacie. Jako kapituła nagrody pan Kotniczo oraz nagrody wygrana. Nagroda pan Kotniczo przyznawana jest po raz pierwszy przez Akademickie Obywatelskie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pragniemy wyrazić tobie, którego niezwykle różnorodna twórczość jest i pozostanie cennym udziałem w kulturze polskiej, naszą wdzięczność i szacunek. Trawestując słynne zdanie Angelina, możemy zapytać, jak marny byłby nasz czas, gdyby nie poeta. Od lat niestrudzenie przypominasz nam, jakim językiem zostałeś obdarowany, ile w nim piękna i jakie otwiera świat myśli. Dzięki twoim dziełom odnawia nas krystaliczna czystość polszczyzny. Jako dowód wdzięczności za niezłomną postawę i zaangażowanie w sprawy Polski.
pańska postawa obywatela Polaka, poety Polaka, dała nam prostym ludziom siłę i wiarę, że nigdy przez nas niekwestionowana boskość jest najwyższą, odwieczną wartością. Pański głos wybitnego twórcy, wytrawnego intelektualisty, nowemu wieszcza, ocalił nadzieję i wiarę, że nie mylimy się w swoim wyborze, że to my jesteśmy władni na szczęście do bycia tu i teraz, w przyszłości i siebie, w kraju Mickiewicza i Słowackiego, w kraju okupionym krwią, znanych na Syrii i ginących na barykadach Warszawy. Dziękujemy. Odniesieniem do postawy Rytana, który broni Polskę przed upadkiem, leżąc w drzwiach sejmowych i krzycząc nie zezwalam, to ta podstawa tej naszej statuetki, a ta część stojąca symbolizuje odradzanie się Polski dzięki postawie wielu naśladowców Rytana. Na pana ręce składamy podziękowania. Autorem statuetki jest rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pan Robert Maja, który jest między innymi autorem aniołów na Bazylice Lejkenu, również pięknego projektu pomnika Smolińskiego i wielu innych dzieł. Także chcieliśmy o nim też wspomnieć, że jest. Na pana ręce składamy podziękowania w imieniu tych wszystkich, których nazwiska widnieją na liście darczyńców. Thank you.
profesora patrzy na swój tort i zaraz go będzie niszczył. Trzyma nóż jak bajkę. Powinna kręcić. Powinna błysnąć kręć. Panie profesorze. Ale powiedzcie mi, jak to się kroi. Tu są specjaliści robią. Tak jak karabelą. Zaczął od niszczenia 80-tki, słuchajcie.